Świat się budzi, my się budzimy. Nareszcie budzimy się do prawdziwego życia. Wychodzimy z Matrixa, wychodzimy z życia na poziomie ego, konsumpcji i płytkich związków. Coraz więcej osób zaczyna dostrzegać, że pod tym wszystkim kryje się coś znacznie ważniejszego, coś znacznie głębszego. Mam na imię Marta i na swoim kanale dzielę się z Wami medytacjami oraz metodami, które wykorzystywałam i wykorzystuję nadal na drodze swojego rozwoju. W tym filmie porozmawiamy o procesie rozwoju duchowego, o rozwoju naszej świadomości, o tym, jak dostrzegać, że nareszcie idziemy właściwą drogą przez nasze życie. Zapraszam. Zachwyca mnie, jak wiele osób w tej chwili się budzi. Jak wiele osób dostrzega, że życie, które do tej pory wiedli, jest niewystarczające. Weszliśmy w nową erę. Erę miłości. I wszystko, co było do tej pory zbudowane na fałszu, na egoizmie, na bólu, krzywdzie, runie. Nie będzie miało prawa istnieć. Dlatego jest w tej chwili tyle negatywnych sytuacji, wydarzeń, tyle kataklizmów na całym świecie. Ponieważ nic nie uczy bardziej niż ból i cierpienie. Gdyby wszystko było kolorowe, cukierkowe, gdyby wszyscy byli zadowoleni z sytuacji, jaka się dzieje, nie chcieliby nic zmieniać. Po prostu trwalibyśmy wciąż na tym samym poziomie. A my nie jesteśmy tutaj po to, żeby tylko być i tylko trwać. My jesteśmy po to, żeby się rozwijać. Żeby nasza dusza ewoluowała i rozwijała się do poziomu boskości. Te negatywne wydarzenia pchają nas do zmian. Na tym polega zasada kontrastu. Przeżywamy ból, przeżywamy cierpienie i wiemy już, czego nie chcemy. I zaczynamy iść w swoim życiu w zupełnie innym kierunku. W kierunku miłości, w kierunku spełnienia i szczęścia. Nasze dotychczasowe życie na poziomie ego i konsumpcji wyeksploatowało naszą Matkę Ziemię. I myślę, że tak samo wyeksploatowały Was, Wasze związki zbudowane na bólu, na strachu, na finansach, czy na tylko i wyłącznie na dzieciach. Bez miłości, bez uczuć. Piszecie do mnie piękne maile, opisujące przykre wydarzenia z Waszego życia, a jednocześnie jak fantastycznie stajecie do walki o siebie prawdziwego, o swoje własne, nowe, lepsze życie. Opisujecie przeróżne, bolesne wydarzenia, które poprzedzają tak naprawdę Wasz proces budzenia się. Dostrzegam, jak coraz więcej karmicznych związków rozpada się. Związków, które były dla nas tak naprawdę lekcją, które miały nam pokazać, co mamy w sobie do uleczenia. Rozpadają się związki, w których jedna z osób zaczyna się budzić. Budzić do prawdziwego życia, która zaczyna poszukiwać czegoś więcej niż to, co było do tej pory. Która ma już dość, która jest wypalona płytkim związkiem. Związkiem bez namiętności, związkiem bez seksu, opartego na finansach czy na dzieciach. Coraz więcej osób chce czuć w sobie prawdziwe, głębokie uczucia, a nie tylko pokazywać na zewnątrz, że wszystko jest dobrze. Możemy wyodrębnić 6 takich głównych etapów naszego przebudzenia, naszego rozwoju świadomości, rozwoju duchowego. Pierwszy etap to odczuwanie smutku oraz poczucie pustki. Nasze uczucia i nasze emocje są naszym najważniejszym wskaźnikiem, czy podążamy właściwą drogą. Tylko w ten sposób nasza dusza, nasze wewnętrzne ja jest w stanie z nami się skomunikować. My możemy mieć na zewnątrz wszystko. Możemy mieć fantastyczną karierę, opływać w luksusy, a wewnątrz możemy umierać. Wewnątrz możemy odczuwać olbrzymi smutek i niedosyt. Te uczucia będą się w nas coraz bardziej pogłębiały. Im bardziej będziemy je lekceważyć,
tym bardziej będziemy zmuszać wszechświat do interwencji. I tu zmierzamy do etapu drugiego. To jest zmiana percepcji. A nasza zmiana percepcji może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w naszym życiu wydarzy się coś negatywnego. Gdy odczujemy olbrzymi ból i stratę. Wtedy takie wydarzenia zmuszają nas do tego, żeby coś zrobić z naszym życiem. Żeby nareszcie usłyszeć ten wewnętrzny głos, który do nas krzyczy, który chce nas pokierować w zupełnie innym kierunku. I wkraczamy w trzeci etap. To jest poszukiwanie odpowiedzi i znaczenia tego, co się w waszym życiu wydarzyło. Zaczynamy szukać przyczyny naszego wewnętrznego smutku. Dlaczego do tej pory żyliśmy w ten sposób? Zwracamy się o pomoc do psychologów, coachów. Zaczynamy pracować nad sobą. Wkraczamy również w świat bardziej duchowy. Wkraczamy w medytację. I na tym punkcie chciałabym się chwilę zatrzymać. Ponieważ jeżeli chcecie usłyszeć swój wewnętrzny głos, swoją duszę, to musi w was zapanować spokój. I nie ma nic lepszego i nie ma nic łatwiejszego i szybszego niż codzienna 15-minutowa medytacja. Na początku może wam to nie wychodzić. Możecie mieć natłok myśli, które nie będą wam pozwalały wyciszyć waszego umysłu. Ale codzienna praktyka i niepoddawanie się doprowadzi was do tego, że te 15 minut każdego dnia będzie dla was niczym narkotyk. Ponieważ takiego wyciszenia, takiego wewnętrznego spokoju nie da wam naprawdę nic więcej. A intuicja, która wam się wtedy obudzi, a wasz wewnętrzny głos, który wtedy z lekkością i łatwością usłyszycie, poprowadzi was do kolejnego, czwartego etapu, który polega na znajdywaniu odpowiedzi i przeżywaniu takiego wewnętrznego przełomu. Wtedy dacie się prowadzić. Wtedy będziecie dostrzegać wszelkie znaki, które wszechświat wam będzie podsyłał. To może być tytuł książki, który będzie do was aż krzyczał. Będziecie czuć wewnętrznie, że wy musicie koniecznie tę książkę przeczytać albo wysłuchać tego audiobooka. Albo znaki przyjdą do was podczas rozmowy z kimś. Dostaniecie nagle odpowiedź na pytanie, które nurtowało was od kilku dni. Podam wam przykład z mojego życia, ponieważ nic lepiej nie zapada w pamięć niż czyjeś prawdziwe historie wyjęte z życia. Odkąd prowadzę klinikę duszy, w moim życiu pojawiły się przypadkowe, nieprzypadkowe sytuacje, że pojawiają się nagle książki, tytuły książek, które czuję, że muszę koniecznie przeczytać. Pojawiają się filmy na YouTubie, których tematy, których tytuły aż do mnie krzyczą. Pojawiają się zarówno na Facebooku, jak i na stronach internetowych tematy artykułów, które też do mnie krzyczą, które mnie ciągną, przyciągają do siebie, żebym je przeczytała. Przez kilka dni intensywnie czytam. Te artykuły, o dziwo, zawsze są podobne tematycznie. I nagle któregoś dnia pisze ktoś do mnie, czy mogłabym nagrać film na taki i taki temat. A ja z radością przystępuję do nagrywania, bo okazuje się, że przez ostatnie kilka dni dokładnie na ten temat czytałam. Tak jakby ktoś wiedział, że muszę nagrać taki film, że przyjdzie do mnie osoba, która będzie potrzebowała pomocy w tym temacie. To są znaki, które wszechświat będzie wam wysyłał. Będzie was prowadził do odpowiednich osób. Będzie was prowadził do odpowiednich wydarzeń. A jedyne, co musicie zrobić, to praktykować codzienną medytację po to, żeby usłyszeć swój wewnętrzny głos, który powie wam, że dzisiaj to musicie iść na piechotę tą i tą drogą, a nie jechać autobusem czy wsiąść w samochód.
Kolejnym szóstym etapem jest wewnętrzna praca. To jest praca nad naszymi schematami, to jest praca z naszymi traumami, z naszymi ranami, które do tej pory pojawiły się w naszym życiu. Od początku naszego poczęcia do dnia dzisiejszego. Jeżeli rezonuje z Wami teoria, że nasza dusza, schodząc tutaj na ziemię, wybrała właśnie te traumy, te rany, żeby przepracować w tym wcieleniu, po to, żeby móc się dalej rozwijać, to możecie w ten sposób myśleć. Jeśli wolicie bardziej racjonalny sposób myślenia, to żeby mieć nowe życie, żeby żyć inaczej niż do tej pory, musicie zmienić swoje schematy. A żeby zmienić swoje schematy, musicie zrozumieć, skąd one się wzięły. A wzięły się z Waszego domu rodzinnego, z Waszych relacji z Waszymi rodzicami. Dzięki tym relacjom powstały rany, powstały traumy, powstały maski, które założyliśmy na te rany, żeby ich nie odczuwać. I dlatego do tej pory zachowywaliśmy się w ten, a nie inny sposób. Dlatego do tej pory nasze życie, nasze związki wyglądały właśnie tak. Jeżeli chcemy nowe związki, jeżeli chcemy nowe życie na nowych zasadach, zgodnie z naszą prawdą wewnętrzną, to musimy wprowadzić nowe nawyki. Wszystko jedno, którą teorię sobie wybierzecie, sprowadza się ona do tego, że musicie zacząć pracować ze sobą. W tym miejscu chciałabym zamieścić przekaz dla osób, które noszą w swoim sercu, w swojej duszy miłość do kogoś z przeszłości. Jeżeli uczciwie podejdziecie do pracy ze sobą, do przepracowania swojego bólu, swoich traum, jeżeli będziecie otwarci na prowadzenie, na znaki, które Wszechświat będzie Wam podsyłał, w Waszym życiu może z powrotem pojawić się ktoś z przeszłości. Może być to zarówno Wasza wielka miłość, jak i po prostu przyjaciel, z którym Wasze drogi na chwilę się rozstały. Gdy będziecie podnosić swoje wibracje, wibrować miłością do siebie, do innych, Wasza przeszłość, osoby z Waszej przeszłości mogą powrócić i będzie to dla Was znak, że to, co Was łączyło i to, co Was może znowu połączyć, jest wynikiem tylko i wyłącznie czystych, pięknych uczuć, miłości. Dlatego bądźcie otwarci na wszystko, co w Waszym życiu się dzieje. I kolejnym, ostatnim etapem na drodze naszego rozwoju jest rozszerzenie naszej świadomości, jest integracja naszego wewnętrznego ja, prawdziwego ja, nasza integracja z naszą duszą i radość z naszego nowego życia. W moim odczuciu nie ma niczego ważniejszego w naszym życiu niż nasz wewnętrzny rozwój, ponieważ to prowadzi nas do spełnionego życia, do życia w pełni szczęśliwie, do życia, w którym nie musimy nic zmieniać, w którym akceptujemy siebie i akceptujemy to, co się dzieje wokół nas, w którym nie ma bólu, cierpienia, fałszu jego, w którym jest dogłębne spełnienie wszystkich naszych pragnień. To związki oparte na pięknej, czystej miłości, na wzajemnej akceptacji, na cudownym seksie, to spełnienie w każdej sferze naszego życia, zarówno tej prywatnej, osobistej, jak i zawodowej, finansowej. Kochani, jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące rozwoju duchowego, Waszego rozwoju osobistego, napiszcie proszę w komentarzach albo tak jak do tej pory w wiadomościach prywatnych czy w mailach. Wszystkie maile, wszystkie wiadomości z przyjemnością czytam i z radością Wam odpisuję. Dziękuję Wam za tę historię, dziękuję za to, że mogę uczestniczyć w Waszym rozwoju, że mogę Was budzić do tego, żebyście walczyli o siebie od samego spodu, od samych podstaw, od samych fundamentów. Chcecie wprowadzić te zmiany w Waszym życiu na stałe, na dobre i chcecie mieć świadomość tego, co się w Waszym życiu dzieje i świadomość kreowania Waszej przyszłości
taki sposób, o jakim marzycie. Życzę Wam cudownej podróży przez drogę Waszego budzenia się do Waszego wymarzonego, szczęśliwego życia. Życzę Wam, żeby codziennie działa się w Waszym życiu magia, a wszelkie wydarzenia i rezultaty Waszego rozwoju przekraczały Wasze najgłębsze oczekiwania. I gratuluję Wam z całego serca odwagi do stanięcia do walki o Wasze prawdziwe, szczęśliwe życie. Dziękuję.